Dzień dobry, Adam Razik, malowanie obrazów krok po kroku. Na takim kanale się znalazłeś. Bardzo serdecznie Cię witam i dzisiaj będzie odcinek o malowaniu farbami olejnymi, czyli jak namalować obraz olejny, ale będzie też druga część tego, jak malować odbicie w wodzie. No będzie po prostu sensownie i na temat. Będzie tylko malowanie i może na koniec pokuszę się o parę porad, uwag, jakich, jeżeli się zdarzą. Dlatego zapraszam Cię na mój 809 vlog i to będzie właśnie ten odcinek, na którym będę malował już po raz 12 aż. Proszę się przyznać, 12 odcinek malowania tego obrazu, który tutaj obok widzicie. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie konkret malarski, tylko i malowanie, dlatego od razu zaczynam. Moi drodzy, dobrze, jeszcze jedna uwaga dotycząca ostatniego odcinka, bo tam zdarzyło się, robiłem to w pośpiechu, montowałem w pośpiechu i zdarzył się błąd, nawet dzisiaj się zastanawiałem. Nie zrobiłem takiej wewnętrznej, zawsze sobie przed wrzuceniem filmu na mój kanał robię taką z tym materiałem, który wygenerowany w komputerze został w programie do montażu. Później taką wewnętrzną kolaudację, no i tej kolaudacji nie zrobiłem i tam się pojawił w obrazach jakiś intro. Zastanawiałem się, czy nawet tego nie usuwać. Już nie będę usuwał, po prostu wybaczcie mi ten błąd i tę pomyłkę. Dzisiaj będę malował dosyć bardzo, bardzo poszerzoną paletą. Popatrzcie, ile tu takich kolorów nowych jest. Nie będę ich może po kolei wszystkich opisywał, no ale jest i umbra, i siena, i zieleń chromowa, tak jak było. Tu zdarzyło się, ale widzicie jakie są, jeżeli będziecie chcieli jakąś poradę dotyczącą, w kadrze pokażę moją półkę lodówki. Tak wygląda paleta Adama Razika. Dzisiaj też spróbowałem. O właśnie, i już farba mi zleciała, no to ładnie pokazałem. Dobrze, tutaj muszę przyciąć. Spadła mi siena naturalna, której nie powiedziałem, może i na szpachelkę zabrałem i na paletę. Dlatego siena się upomniała o swój tutaj udział w malowaniu. Nawet szmatki nie przygotowałem. Nie wiem, w co wycieram. Pewnie brudno. Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj będę malował. Tutaj mam w podglądzie te koła. Chociaż powinienem to zrobić bez podglądu, ale... Bo tutaj zaraz od czego właśnie zacznę. Tutaj pewne rzeczy... Aha, jeszcze jest jedna nowość na palecie. Tutaj w jednym miejscu jest czerń. Widzicie, dużo kolorów ciemnych. Tam są... No dobra, już nie będę wymieniał ich po kolei, ale pojawiła się czerń, bo tutaj w pewnym miejscu... Tu sobie też kurczę, sobie tak ustawiłem, że znowu mi się błyszczy z tej strony, ale w następnych odcinkach, kiedy zacznę nowy temat, sobie też wyeliminuję ten problem, żeby mi się tutaj nie odbijało, żebym miał po prostu podgląd, żebym widział to, co maluję, a nie tak na wyczucie to robił. I tutaj pewne rzeczy są zbyt... Nawet jeżeli położyłem ciemne plamy i od tego zacznę, wezmę taki dosyć cienki pędzel, taką czwóreczkę. Maluję pędzlami syntetycznymi firmy Renesans. Także zachęcam do takiego zakupu właśnie tej firmy. I po prostu zacznę od tego, że tutaj poustawiam w tych cieniach te właśnie wartości, żeby to było wyraziste, żeby tego rysunku, który mówiłem Wam o tym, że jak maluję obrazy, to na każdym etapie, po każdej sesji, jak gdyby wracam do rysunku. Jak na pierwszej, po pierwszym położeniu plam, kiedy sobie, kiedy też tak pewnie robicie, no nie wiem, czy robicie, ja to tak polecam, że nakładam tylko rysunek na ten, zaznaczam obiekty na obrazie i pierwsze malowanie to jest nakładanie plam. I później to po takiej sesji, kiedy już mam, podchodzę do drugiego malowania, to powinienem też gdzieś poprawić rysunek, gdzieś, gdzie za szeroko plamy pojechałem i są położone zbyt szeroko,
to jest taka metoda, że możesz sąsiadującą plamą, jak gdyby ten kształt zniwelować do poprawnego, albo po prostu nanosić delikatnie rysunek założonego obrazu. Także że na każdym etapie można tym rysunkiem, aż do tego detalu się dochodzi, nie? Od tego, że zaczynasz od dużych plam, cały czas rozważasz sobie te gdzie, która plama jest położona, i dlatego ja sobie ten obraz malując, malowałem właśnie tak plamami, a teraz będę go od ogółu do szczegółu i będę go coraz bardziej ukonkretniał. I nawet jeżeli pogubiłem sobie w niektóre rzeczy, to teraz będę po prostu je korygował i dlatego dzisiaj wycisnąłem czerń, żeby tam, gdzie najgłębsze, oczywiście będę ją starał się sensownie używać, żeby ich ona tak nie wyłaziła zbyt mocno, ale też będę starał się po prostu tymi, bo się zacząłem gubić w tych, nie wiem, najciemniejsze kolory, to tę zieleń w talo. Przepraszam. I chyba ten brąz Van Dyka, ten. Dlatego dzisiaj troszeczkę może czerni. Przepraszam, będę dodawał. Musiałem się napić, bo mi tak w gardle zasło i po prostu teraz mi się kola odbija. Dobrze, biorę. Czerń jest w ogóle z natury ciepła. Nie wiem, czy to mówiłem, nie będę teraz do tych cmyków wracał, ale generalnie, jeżeli czerń rozbielasz tylko, to ona jest neutralnym kolorem, znaczy brakiem koloru w sensie wizualnym, no bo jeżeli każdy kolor, który widzicie na palecie, jest jak gdyby tylko tym, wszystkie fale te świetlne są pochłaniane przez ten kolor, czyli na przykład pomarańczowy, to tak jak mówiłem, to wszystkie oprócz pomarańczowego, czerwony to wszystkie oprócz czerwonego, tak? To co w przypadku czerni? Wszystkie kolory są tam. Tam są wszystkie jak gdyby pochłaniane, a czerń wtedy zostaje czernią, bo to jest tylko pigment po prostu czarny, a nie... Dobra, już wracając. Także teraz biorę, to jest ten to jest... Kurczę, brąz taki ciemny, już nie pamiętam nazwy, po prostu wybaczcie mi, ale powinienem może powiedzieć o tym, nie wiem, dobra. To jest umbra naturalna, to jest po prostu umbra naturalna, to jest taki bardzo ciemny kolor, że nie pamiętam o tej umbrze. Jeszcze się mikrofon wypiął. Próbuję mikrofon zapinać niżej, bo zauważyłem, że im mam wyżej, to wszystkie słyszycie odgłosy z mojej paszczy. Przepraszam was. Także bardzo ciemny, ciepły, może troszeczkę dodam tego, tej zieleni takiej głębokiej, też nie pamiętam nazwy, ale ta zielona głęboka i właśnie tutaj mam odrobinę tej czerni i zrobię najciemniejszy kolor, jaki tutaj chciałbym troszeczkę właśnie go, a może jeszcze tym, to jest ten wtalo błękit. Jeszcze tym, może trochę. Dobra, już mam ciemny, zobaczymy jak to będzie na obrazie wyglądało. Mam ciemny kolor, bardzo ciemny. I teraz tego rysunku wprowadzę, bo tak tutaj na pewno od tego zacznę. Te drzewa, mówiłem wam o tym, że na przykład przy malowaniu lasu, że drzewo, jak na przykład to drzewo, ono na przykład tutaj jest, to podstawą, tym co możesz regulować odległość. Jeżeli tu zrobisz niżej tego drzewa, jak gdyby podstawę i ono się będzie odtąd zaczynał, możesz go przesunąć po prostu skracając jego ten pień, tak? No wtedy jakby dalej jest od tej linii brzegowej. Na pewno będzie najciemniejszy tutaj ta linia brzegowa, na pewno będą najciemniejsze tutaj plamy. Dobrze, teraz po prostu w tych ciemnościach jadę i tego rysunku wprowadzam, bo pogubiłem kontrasty. Jest kolor, są ustawione już na obrazie kolory, ale kontrastując i przesuwając te kształty, będę teraz tutaj też na przykład będzie drzewo, dobrze, maluję tu, dobra, tak biorę. Ktoś mi zarzucił, że dziwnie pędzel trzymam. I tu, i po prostu ten rysunek teraz biorę i wprowadzam. Najciemniejszym kolorem, jaki tam sobie tu na pewno będzie od tej strony pień ciemniejszy. On na przykład się tu skończy. Tu będą te krzaki i te ciemności w tych krzakach też tutaj mam zbyt jasne. Są. Te plamy niebieskie, które tutaj położyłem przy ostatnim malowaniu. Dobrze, nawet wezmę tego teraz
mam prawie czysty ten, widzicie, on prawie czarny jest, a to jest błękit pruski. I teraz tutaj też będę to przesuwał i będę tutaj budował, dobra, nie gadaj, tylko maluj. Tu, ten, no bo tu, tu są najciemniejsze miejsca w tym obrazie, tutaj, tutaj, po prostu tu muszę pododawać tego. Tutaj będzie gdzieś cień od tego drzewa, też kształtami, niech to wynika z natury tego mojego, tam na tym podglądzie też widać. Przy linii brzegowej, z tego, którego korzystałem w ostatnim nagraniu, o kurczę, trochę się przesunął ten, muszę troszeczkę skorygować. O, była korekta. Nie wiem, czy ten statyw po prostu dostaje. Ty, nie przesuwaj się. Przepraszam. Ucieka mi z waszej ta krawędź i wychodzi mi poza kadr. Kurczę, napiłem się koli, ciągle mi się odbija. I ucieka mi ten, dobrze. Wracając. Te najciemniejsze rzeczy teraz. Ten rysunek prowadzę tutaj. Tak, o tym mówiłem. Tu o podstawy, tutaj też zbuduję, tutaj też musi być przy tej linii brzegowej, tutaj najmocniej. Tutaj, tu nawet jakaś zieleń ta w talo jest. Zaraz to powyrównuję. To też musi być naturalne. Im będę dalej od... właściwie dotąd tutaj aż ten... Tu, tutaj też będą te... To wszystko jest w cieniu. Tu będę chciał cienie budować. To wszystko jest ciemne. Tu jeszcze wezmę o kobaltu. Różnicujcie w ciemnych, to jest bardzo też trudne, tak jak mówiłem o tym, kiedyś wspominałem o tym lesie malowanym. Po prostu teraz, ale od tego chcę zacząć i poustawiać to. Tu na przykład też, za dużo chcę rzeczy naraz zrobić. Tu na przykład te pnie będą zupełnie inaczej te wyglądały. Tutaj będę rozjaśniał, ale jeżeli tutaj jest to, no to tutaj też... To nawet to jest za wysoko. Dobra, już jedź z tym światem. Ale chcę wam... Bardziej mi wiadomo. Razik to ma taki chaos w głosie i w tym. Myśli biegną po prostu z prędkością niewyobrażalną. I tak to właśnie u mnie bywa. Ale bawcie się tym po prostu. Ja chcę tutaj, żebyście... No bo co z tego, że ja tu będę piękne obrazy malował. Wolę wam więcej przekazać takich informacji. Ale też chcę, żeby to było widoczne. Żeby to było nie tylko gadanie, tylko żebyście to rozumieli, o czym mówię. Tutaj to. Tu będę teraz od razu wezmę drugi pędzel. Ten mam gdzieś z boku sobie odłożę, żeby do niego zawsze sięgnąć. Żeby w moim słoiku z terpentyną, w którym się moczą pędzle, inne pędzle. Ten też wezmę czysty. I żeby od razu w tych budować te. Jeżeli tu już ciemne położyłem, to też znaleźć jakiś walor do tego, żeby... To będzie taka zieleń... tu wezmę kobalt. Taka zieleń niebieskawa po prostu. Kobalt. Tu wezmę tej chromowej. I to będzie coś takiego jeszcze tej chromowej, żeby ona ciepła zieleń, chromowa jest ciepłą, żeby ona była ciepła, ale ochłodzona, no dobra, jeszcze ultramaryny do tego, żeby ona była chłodna. Troszeczkę po prostu, widzicie, mam więcej farby na tym, to wykorzystam, żeby te jaśniejsze miejsca, ale dalej w cieniu, żeby one tutaj się pojawiły, tym samym, na przykład ten pień gdzieś troszeczkę przesunę, kiedy położę minimalnie plamę, która będzie te... Tutaj też się zdarzą w tych cieniach. Tu może będą jakieś te... Jeszcze troszeczkę rozbielę. Znaczy rozjaśnię. Tu już będzie prawie niebieski ten... od tego kobaltu i troszeczkę taka zieleń niebieskawa będzie. I ona będzie w tym cieniu. Ta paleta mi też przeszkadza, że... Nie boję się w tym momencie... No tutaj też jakiś znalazł się... tego, że ten... Niebieski jest może jeszcze nie... To mogę skorygować, ale żeby tutaj się znalazł... W samym tym cieniu, wiadomo, że będą te jaśniejsze, o tym pasku wam mówiłem, tego brzegu w ostatnim nagraniu i tak dalej, że te najjaśniejsze miejsca w obrazie, one będą też... ale one będą ciemniejsze niż tutaj te. Niż to światło, a tutaj później to tego brzegu. Także tutaj... Teraz, ten pień i to przesuwam sobie. Oczywiście od razu mogę tutaj, tu nawet za szeroko, to tutaj w tym kształcie taką od razu odbicie, w tę stronę. Jak tu plamkę taką, to tutaj to. Tu na przykład kładę, to tutaj to. Nie patrzę nawet te. Tutaj też może się to zdarzyć. Z tymi ciemnymi od razu mogłem zrobić. Dobra, wracam do tego ciemnego pędzla. Bo też tylko malowałem górę, a nie malowałem. Dzisiaj chcę taki zrobić odcinek, pół godziny, za długie odcinki robię, do tego wolę częściej, a żeby było bardziej... Jeżeli tutaj mam...
taką plamę na przykład, no to ona gdzieś tutaj gdzieś będzie się odnosić, a może tu się złamie na tym kółku, tutaj się gdzieś odbije. Ta plama, to ona jest w tę stronę, to ona gdzieś tutaj znajdzie swoje miejsce. I powinienem te ciemności, to tutaj też gdzieś się pojawią w tym. Dlatego, może mam za cienki pędzel. Tu jeżeli, taką zieloną, ciemną plamę, tu nawet pojadę do końca, to ona gdzieś tutaj się też powinna znaleźć. Dlatego, już pomalowałem sobie rękę, tutaj ona powinna się odbić. I te cienie, te odbicia będą wydłużone. Jeżeli tutaj będzie, to tutaj też. I tutaj, nawet jeżeli nie będzie, tutaj ta, to gdzieś tutaj będzie to na tym odbiciu, w tę stronę. I będę tak miejsce po miejscu przesuwał się. Ten pień na przykład zrobię ciemniej, no to on będzie gdzieś tutaj w tym odbiciu się znajdzie. I tutaj to kółko gdzieś mi podkreśli tę elipsę i tutaj gdzieś. Mogę nie trafić teraz znowu z tego, ale to malowanie to jest ciągły proces i taki, wiecie, krok po kroku i ten. Dlatego o tym zapomniałem w sumie. Malowałem sobie, tutaj się bawiłem tymi plamami, a tutaj po prostu, tutaj jest plama, no to tutaj też. No to tutaj widzicie od razu, że to nie pasuje. Tutaj też gdzieś te niebieskiego tego, dobra. Wrócę do tamtego pędzla. Tutaj sobie wszystko pobrudzę, ale trudno. Czego się nie robi do moich widzów? Jeżeli mam ten niebieski, to gdzieś tutaj też się odniesienie tu znajdzie. Tutaj plamka, to tutaj też. Już sobie ją pobrudziłem. Jeżeli tutaj plamka jakaś niebieska, to tutaj też. I to taka zabawa będzie. Tu plamka, to tutaj też gdzieś, nawet niżej. Tu gdzieś. No i tak to będę sobie budował. Teraz tu gdzieś. Tu na pewno to będzie jeszcze ciemniej. Tam będę... Dobra, żeby... Bo później chcę te koła, żeby... Tutaj są też za nisko te linie. Tu na pewno... Dobra, pojadę dzisiaj tak po kolei. Tu w tych drzewach one będą... też chcę tam trochę tego światła, bo to chcę inaczej to zrobić, ale teraz też, na przykład tutaj jakaś plama, poszedłem tu w te brązy, troszeczkę tam porezygnuję z nich niektórych, ale też będą tam te brązy. Tu, jak to widać, tu, żeby drzewa jak gdyby pooddzielać. Teraz będę chłodny, wziąłem ultramarynę. Dobra, na żywioł jadę ultramarynę, bo mi tutaj farby zaraz pozlatują. I tutaj jak chłody mam, to tutaj też ta cała bryła tego tutaj, to tę plamę już mogę gdzieś tutaj też położyć. Gdzieś tu ona będzie aż. Oj, tu mi te, gdzieś tutaj. Tutaj, no to gdzieś tam, po prostu nawet nie wiem, może gdzieś tu nie trafione. Tutaj gdzieś, no to też odniosę to tu i tutaj. I po prostu będę tak tutaj. Tu, to gdzieś tutaj. Tu gdzieś. Jakoś, nawet nie dbam o te. Niech to tylko tak na początek, o może... Tę dużą plamę tutaj, jak tu będzie jakiś detal i większa plama w tym natężeniu, to ona gdzieś tutaj się pojawi i te pazurki, te ząbki tutaj będą gdzieś dotąd. Może mam trochę medium jakiego, tego oleju i tu gdzieś, to gdzieś będzie tutaj i wiecie, po prostu w tym kształcie to tutaj gdzieś. I po prostu to tak, nawet później to sprawdzę jeszcze, bo teraz tak na żywioł jadę i będę później to kontrolował jeszcze. Tutaj, jak sobie tutaj będę tę bryłę budował, to gdzieś tutaj też w tym. Mówiłem wam o tym, że mogą one być troszeczkę, ale generalnie jest ta sama temperatura tych plam, tych odbić i ten podobny kolor, troszeczkę głębszy może w odbiciu, troszeczkę może, no to też zależy od tego właśnie, tego światła i tego, jak tam się to układa. 14 minut, tam było 5, ale sobie spodnie wybrudziłem i dam te wyprane, a już teraz znowu te do prania. Powinienem, ale nie chcę, ja mam taki fartuch roboczy. Jak maluję obraz teraz, jak tą kopię maluję, czy do malowania olejnego, jak zasiadam, to zakładam taki fartuch roboczy, ale nie chciałbym, wiecie, przed wami występować w fartuchu roboczym, takim jeszcze za komuny taki granatowy, taki, dlatego wolę, ach, dobra. Dobrze, parę plam i tu na przykład, teraz wchodzę w te ciepłoty, żeby trochę tych odbić i... Troszeczkę, kurczę, dobra, niech mi spada. I tak mam spodnie już brudne.
tutaj tego, to jest ten szkarłat, ten taki czerw, taka czerwień. Wchodzę w takie ciepłoty, mieszam to z tym głębokim, no taki brąz jak, mam nadzieję, że trafiłem w to, co tutaj miałem ten brąz, tutaj o, podobny, bardzo dobrze. Jak tutaj, no bo wiadomo, tutaj niech też niech się to dzieje. To nie znaczy, że cienie są tylko, jeżeli są ciemne, to tylko... tam jest też gra, ciepłe, zimne. Nawet w tym, nie tylko... Bo sam cień, sama ta bryła tych drzew, ona może być w stosunku do ciepłoty jakichś tam innych, czy nawet jakichś zieleni. Zieleń na przykład z tym brązem jest... ale to też... może być w obrębie ciepłych, nie tylko w cieniu będą ciemne barwy, ciemne kolory, ale chłodne, tylko tam też będą różnice temperaturowe, nie tylko niebieski, tak jak że mówiłem wam o tych różnych odmianach, że niebieski, cyjan, ultramaryna, kobalt, indygo, tam jakiś błękit paryski, błękit taki, dlatego tutaj też chcę to wprowadzić. Tu gdzieś, to jak tu mam te brązy, i gdzieś one tu się pojawią nawet, wiadomo, na tych końcówkach będą cieplejsze, to one tutaj gdzieś, te pazurki, zaraz tak, tu gdzieś mogą się nawet pojawić, może za szeroko, tylko takie pociągnięcia tutaj zrobię. Ale to ma być malarskie, to ma właśnie być takie tu gdzieś i tutaj na tym będą mi później budowały te napięcia, tutaj na tych odbiciach tutaj. To całe, to taka plama tu, po prostu tutaj będzie więcej tego ciepła. Tutaj to, aż gdzieś tutaj, jak ta plama wygląda, tak? To ona powinna być aż tutaj taka, no i tych ciepłot, tu gdzieś, tu. Po prostu następnym razem po prostu sobie tak ustawię, żebym ja to miał przed sobą, a nie z boku. Bo i tak, wy i tak z tego nie korzystacie. Ja sobie tylko utrudniam życie po prostu. Później, co ten koziarz tam robi? Jakie kozy tam wali, a ja sobie tutaj, wiesz, z boku tutaj, i nie mam w ogóle podglądu na to, dlatego tak będzie istotne. Nawet nie kosztem tego, że wiesz, narcyzem nie jestem. Tym bardziej, że wiecie, czas zegar tyka i będę co... ten... No dobra, mam nadzieję, że będę... wiecznie młody to może nie, ale jestem wiecznie młody, bo mam w sobie młodość po prostu nie z tego świata, dobrze. I moi drodzy, i te wszystkie tu, te ciemności, to tutaj gdzieś też musi ten kształt tutaj, jak to... Tu będą jakieś te pazurki też. Tutaj, tu niektóre linie poograniczam, tu gdzieś może wiedzie to, tu gdzieś, nawet nie widzę, to może powinien, ale mam nadzieję, że łapiecie, o co chodzi. Tu jest jakaś ta, tutaj też będą te, z tego. I popatrzcie, jaka tutaj się zabawa robi w tym. I będę to odnosił później do tego, co tutaj, to tutaj, nie? Tylko, że bardziej takie rozmyte, takie, wiecie, wydłużone, ciut wydłużone i zupełnie inna natura. Tu będą takie konkretne plamy, później jeszcze nam jakiś, wezmę cienik, pędzelek jakiś tam drobiazgów, szczegółów tutaj pododaję, a tutaj będzie, wiesz, w odbiciu, no tutaj, a teraz na przykład w te zielenie wejdę. Tu są, to jest zieleń oliwkowa Talensa. To taką oliwkę, prawie czystą, tylko miałem brudny pędzel od tej ciemniejszej. I tę zieleń oliwkową tu, gdzieś, tu będą troszeczkę jeszcze te światła, ale jak już ją położę tutaj, tu nawet jakieś zbuduję te gałęzie, to też ona gdzieś tutaj się, zaraz to będzie tu, to ona gdzieś tutaj nawet się pojawi, gdzieś tam te ślady tej oliwki. Także o, tu i tutaj gdzieś. Po prostu będzie przednia zabawa, moi drodzy. Znaczy jest, cały czas jest zabawa. I po prostu wiecie, tutaj to zielone u mnie tutaj, jeszcze to przyciemnie. Dobrze, żeby tak zasygnalizować, bo naprawdę chcę krótsze odcinki robić. To jeżeli jest ciemniejsze i taka zieleń, teraz domieszałem tę chłodniejszą trochę z tej zieleni, tej wtalo. I ona będzie jeszcze ciemniejsza. Ale to tylko na fragmentach, bo tutaj w ogóle planuję zrobić, będą tam te rozbłyski, tam będzie przechodziło, tam na tych będą te światełka się, to gdzieś tutaj też ona będzie w tym, przy okazji,
O, tutaj, bo tutaj tak trochę po macoszemu to potraktowałem. W ogóle ten pień teraz, może nie ten, wszystko naraz chcę zrobić. Dobra, teraz wezmę te pnie. Tu, jeżeli ten pień jest tak w tę stronę, to gdzieś tutaj będzie też w tę stronę, w tym się pojawi. O, jeżeli nawet ten kolor położę tu, to gdzieś tutaj. Ten, o, tutaj już go, on nawet jest, on powinien być przechylony. Tutaj, tu powinien się zacząć. No i tak wiecie, będę po prostu tu, tutaj. I to generalnie tutaj to w ogóle to ciemniej. Wrócę do tego ciemnego, co na początku malowałem, bo tak teraz znowu skaczę. To jest ciemne, to tutaj to. I po prostu kawałek po kawałku. Tu na pewno będzie bardzo ciemno, jeszcze podkreślę. W ogóle tę linię brzegową muszę tak wygładzić, wyprostować. Ten cieńszy pędzel, dobra, ten pędzel będzie tutaj. To już go widzę, gdzie on jest, w tym miejscu, w mojej terpentynie. Jak tam kadr nie uciekł, statyw, stój spokojnie. Powiedziałem ci, kto jest twoim właścicielem. Ale znowu niebieskie plamy na moich nowych dżinsach. Ciemne są, ale po prostu ja nie mogę. Ty po prostu... A ja sam chciałeś, masz. I tutaj. Tu ciemniej, jeszcze tym ciemnym. Dobra. Dzisiaj przepraszam was, że widzicie tylko tył głowy, mój tył głowy. Biorę to ciemne, tu jadę. W tę stronę bardziej. Później sobie jeszcze te, wiecie, te kierunki, tu, tam pojechało ciemne, tutaj też, tutaj będzie to ciemne. Ten jaśniejszy ślad, ale dobra, żeby to ciemne. I przy okazji, o tutaj sobie gdzieś te koła pododaję. Dobra, tu, widzicie? Od razu będą, nie wiem, czy trafiam teraz, nie, to miało być ta zieleń. Trafiam w tym, ale za dużo tego wziąłem. Ale faktura. Ewa będzie miała razika obraz taki fakturowy, że po prostu lubię fakturę i tu... No dobra, niech to będzie ciemniejsze na pewno, ale troszeczkę później tę zieleń ocieplę i oj, trochę tutaj... I tu podkreślę te kształty, podkreślę. Tutaj też, jak będą te pazurki wchodzić, to tutaj gdzieś będą... No bo te kształty... Tak, jest to tu gdzieś... Tu będą niektóre, jeżeli teraz nawet nie trafię, to skoryguję, ale malujcie, to jest zabawa taka przednia, że po prostu 22 minuty, już i będzie, już pewnie pół godziny, a ja tutaj mało zrobiłem, ale wolę mniej zrobić, a żebyście mieli sensowniejsze te odcinki. Dobrze, jeszcze miałem tę linię zrobić, to jeszcze do tego wrócę, tu już mi się w ogóle podgląd skończył, a chciałem jeszcze ten pogląd tylko spojrzeć na to. Pogląd się skończył, a tak po prostu ciemne, mówię, to jak jest to w cieniu, tu będę te drzewa sobie przesuwał, tu jeszcze ten, kurczę, dobra, tu na przykład ciemniejsze drzewo, ale tu będzie gdzieś drzewo, tutaj też chcę zrobić drzewo, gdzieś tam, bo to, wiecie, to nie jest takie, że tylko pięć drzew na tym. Poprzesuwam je jeszcze tutaj bliżej dalej, to zrobię jak będę malował te krzaki tutaj, te niebieskości jeszcze tu więcej się pojawi, tak jak mówiłem, tych, kurczę, ale skaczę z tematu na temat, tutaj, bo chcę, wiecie, jak już tu jestem, to w tym miejscu, to od razu chcę, żeby chociaż tę część tutaj, dobra, ale wracam do tego, do tej myśli, że chciałem tę linię brzegową, bardzo mi się błyszczy, to, dobra, to mówię, jak ten, to tu są, to, co tutaj się pojawi, to też jest w cieniu i będzie też prawie tym samym, bo to nie są wielkie odległości. I tutaj ta linia będzie też ciemniejsza. Nawet jeżeli tu nie trafię, to tutaj też to odbicie, tutaj też będzie ciemniejsze przy tym, ręka drży, bo jestem już daleko od tego. Tu po prostu, tutaj też inaczej będę to w tych miejscach ciemnych. Tutaj też te drzewa, ale teraz już jadę. Powinien to... Nie, naprawdę. Ja po prostu nie wiem, jak to zrobię, ale... Znaczy, już wiem, jak to zrobię, ale żebym sobie sam nie utrudniał życia i tutaj też to drzewo. Tutaj też te ciemności będą tu. Przy okazji tutaj będą odbite. Nawet teraz nie widzę, co maluję. O, nawet ten ślad powinien być szerszy. Dobra, spojrzę na to spoza kadru i zaraz będę kończył, bo po prostu już jest 25 minut. Dobra, no widziałem spoza kadru, po prostu tam wiele rzeczy... Ach,
chciałoby się tak od razu, wszystko naraz. Nie jest to takie. Po prostu ciemności, jak widzę na tych liniach, po prostu te same ciemności powinny być, te same kolory ciemne tutaj. Tu w ogóle to odbicie to już żenada, to jeszcze nie, nic tam nie ma w tym. I tu na przedciemne, no to poza tym, że tu będzie jeszcze ten ślad tego ugru takiego zielonkawego, to tutaj też powinien być to ciemniejsze. Tutaj też. Tutaj cała tutaj, tu nie dość, że to... Tu niektóre jeszcze rzeczy nie wyszły. Te pnie po prostu muszą się tu pojawić, jeżeli on z tym, taki jest kontrast między nimi. To one tutaj muszą też się te kształty pojawić w tych odbiciach. Także to jeszcze, wiecie, tutaj to, tutaj też. Tutaj jeżeli to ciemne, no to musi mieć podobny kształt. Nie mogą być poprysowane jakieś tutaj ten. To po prostu, wiecie, jak będzie zabawa. Ale ile ty się będziesz bawił? Po prostu się bawisz, a tutaj widzowie, ten to tam koziarz, co on tam robi? Dobra, tutaj nie, mam nadzieję, że nie będę was zniechęcał. Wiecie, bo jak malujesz, jak już ten malujesz, wchodzisz w to po prostu... Wiecie, jak ja bym wam pokazał, jak ja maluję, tak naprawdę, nie przed kamerą, to po prostu to jest zabawa. Dlatego ja was zachęcam do tego, żebyście malowali, nie zważając na to, czy wychodzi, czy nie wychodzi. To po prostu, jak masz taką świadomość, tylko masz świadomość zabawy, masz świadomość tej radości, którą dodaje, to po prostu nieważne, co tam wychodzi, czy nie wychodzi, po prostu nie nastawiaj się na efekt, po prostu idź w to, po prostu idź, ale i dobra. Dobra, te ciemności jeszcze tutaj. Tu na pewno będą też jakieś te kształty. Dobrze, po prostu może następnym razem, w następnym odcinku, jutro to będę malował. Następny nagram, bo chyba w piątek nie będę mógł być. Wiecie, bo wy widzicie jakiś etap, tutaj też będzie ciemniej w ogóle ta zieleń cała, ta bryła. Tu dostanie w ogóle bryły, bo to jest na razie płaskie wszystko. Tutaj też dostanie bryły, jak tych kontrastów pododaję tutaj. Tu u nasady tego drzewa, tutaj też będą najciemniejsze rzeczy. Tutaj gdzieś będą wchodzić na detaliki jakieś na to, ale to też jeszcze jest nietrafione w sensie zupełnie. Zawsze, jeżeli masz gałąź jakiegoś drzewa, to pod spodem, tam gdzie jest cień, no to jest najgłębiej, tak? A u mnie to jest jeszcze plama taka, na razie fajnie, że tak powiem, są jakieś barwne różnice, nawet w tych ciemnościach, ale mam te barwne różnice poukładane. I teraz, tylko teraz tym, że będę tutaj sobie w tych ciemnościach szukał bryły, teraz będę, to jest etap takiego szukania bryły tych wszystkich tych elementów tego obrazu, to będę nadawał jej kształtu tej bryły i będę, o, gałązki podkreślał, gdzieś znajdował te... właśnie tą bryłę, że to nie będzie płaskie, że to będzie wyglądało to teraz, na przykład to drzewo, tutaj też powinny jeszcze zróżnicowane być. Na tym miejscu, gdzie tu powinno być troszeczkę jaśniejsze, ocieplone na przykład tutaj, ten fragment na przykład, tak? To jeszcze będę go, tych ukonkretniał, od razu jak to mam, ten kolor, to tutaj, gdzie było to, to mogę tutaj w tym odbiciu ten kolor użyć na tym pniu. Tutaj, to gdzieś będę tutaj tego używał, tego koloru. Trochę go tam, teraz jest farba mokra ale teraz za mocno, bo tam złapałem pędzlem jeszcze inny kolor, jakiś jaśniejszy. Dawaj, tym. I tutaj gdzieś będą, także będą te wszystkie, tę plamę, to ona gdzieś tutaj jeszcze ta będzie bardziej ta taka... To, nie? Nawet tu gdzieś. I tu będą te... Gdzieś wjedzie na ten... No tak, bo tu... Tutaj też być może... Tu w ogóle to tak? To tak powinno być. Tu gdzieś aż dotąd. Dobra, mam nadzieję, że wam będę to objaśniał. Ja się po prostu bawię przednio i... Tak samo to ciemne, to tutaj też musi... Dobra, jak miałem to ciemne. To, co tutaj będzie najciemniejsze w tym obrazie... To tutaj też będzie, gdzieś się znajdzie. Po prostu teraz, ja po prostu, a teraz będę w ogóle cały obraz zmieniam. I dobra, już będzie pół godziny, także dzisiaj będę zaraz kończył. I tam i za oknem
Która jest w ogóle? Zaraz. Och. Czas. Ten to nas goni. Tak? To tutaj w tę stronę trochę. I w ogóle to będzie ciemniejsze. Te niebieskie zaraz jeszcze te się pojawią. No i co? I tej linii znowu nie domalowałem. Tu. Ta linia tu. Tutaj będzie jeszcze to najciemniejsze. To. Tu niektóre plamki pozostawiam, może jakieś tam kwiatki się pojawią albo coś. Tutaj całe to. Tutaj jeszcze trochę tych ciemnych. Miałem to te bryły i to zadanie było na dzisiaj i tak tego nie zrobiłem, bo mnie to gubi. O, tutaj też będzie jakieś drzewo, ale ono jest teraz będzie za o tej sieny czy umbry. Nie, to była umbra. Nie, ta siena, to była ta siena, która mi spadła. Czy umbra to była, już teraz nie pamiętam. Ale o i kurczę, siena to była. No pewnie, że siena. Siena naturalna. Tą sieną, która mi spadła na początku, nie? To ona będzie w tych ciepłych tych, to ona będzie dobrym kolorem do ona jeszcze może chłodniejsza powinna być. To tam, tych drzew, które tam się pojawią w głębi, tak? Może gdzieś tutaj jeszcze jakiś się pojawi. Akurat tam nie. Tutaj. Nie tylko, o, takie pociągnięcie. To one gdzieś tam też tutaj powinny jakieś odnośniki znaleźć, chociaż nie, one są. Dobra, i w każdym razie będę to po prostu tak różnicował. No tutaj też może od razu, jak mam tą, to będzie taki, to ciemniejsze jeszcze tam wjedzie wyżej, tu, no tego niebieskiego. Dobra, wracam do tego niebieskiego, który tutaj chciałem tych plam troszeczkę położyć w tych ciemnościach i będę kończył. Tu, może nawet zbyt niebieski, tutaj też to niektóre pozakrywam. I niektóre tutaj podnoszę tutaj do tego. Tak, no to ta plamka tutaj będzie. I miałem jeszcze ten zrobić. Dobra, jeszcze parę tych. Nie, już nie będę. Bo chciałem tutaj mnie to, tymi błękitami. Tu, kurczę, porozmazałem. Tutaj, moi drodzy, ale przepraszam, że tak się ba. Tu, no rozmazałeś teraz. Było fajnie, znaczy fajnie. W sensie takim, że teraz jakiś czysty pędzel. Dobra, to starość jakaś. Ja się kurzu. Taki szczeciniak. To ten biel. Dzisiaj miałem w trzech miejscach biel. I w ogóle nie ruszyłem nawet. To ta biel. Ja tutaj nie będę tego. Teraz mi się to wszystko rozmarzę. Powinienem szpachlą to położyć może. Żeby to było. Dobra, szpachelkę wezmę. I tej bieli, żebym ten ślad tylko za. O, albo to zostawię do tego. Kurczę, bo mi się to właśnie rozmazuje. Będzie we mnie się też będzie rozmazywało. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby później. Dlatego później jak farba przesnie, to można to zrobić. Albo teraz po prostu grubo muszę położyć, ale nie chcę tutaj w tym miejscu tak zbyt grubo kłaść. I będę teraz rozbierał, aż to. I teraz tego błękitu kobaltowego, troszeczkę błękitu jeszcze. Tego tutaj takiej bielutkiej i tutaj to o i dodam tu i po prostu tu to na pewno będzie tutaj na pewno będzie to bo w tym niebie o tu nawet tu w tym niebie którego nie widać, bo tutaj to mogą nawet jakieś chmury tutaj się odbijać, tak, czy coś tam, dlatego to przesunę tylko tu sprawdzę. No dobra. I takie rzeczy, miałem ten to mi chciałem jeszcze, żeby tu nie było tak, bo ostatnio pojechałem tak, że tutaj trochę się bałagan zrobił z tymi niebieskościami. Dobra, jeszcze ten jeden pędzel i która jest, ile to godzin, ile to minut. Dobrze, jeszcze tylko to i kobalt, biel, tu mam czystą biel i ten kobalt tutaj, o, na tym miejscu, tu mam też biel, skaczę. Ja dzisiaj też się zastanawiałem, może wziąć nową paletę, bo ty już taką, tu masz takie brudy na palecie, że po prostu, no i teraz też namieszałeś brudu. Dobra, nie będę tego może robił, albo chodzi mi o to, żeby te czyste, żeby tak jak widzieliście w tym odbiciu, już nawet tego podglądu nie mam, to na tym to, ale dobra, to już może skończę na tym, chyba, że znajdę pędzel czysty i to zrobię. To będzie cieniutki pędzelek. Kobalt delikatnie tylko z tą bielą i żeby mi chodzi o to, że
że tutaj te będę ślady, też gdzieś tam się to niebo pojawi, żeby to nie było, to musi być, mówiłem, że to nie musi być takie wymalowane, że tam, wiecie, idealnie i tak dalej, no ale żeby był ten ruch, był ten gest. Dlatego tutaj niektóre rzeczy się pojawią takie, te, tu z gestu, tu. To mi właśnie o to chodziło, że tutaj trochę są i w ten sposób te koła, o tutaj ślady niektóre są jakoś szeroko położone i te niebieskości gdzieś na tych grzbietach to powinny się pojawić. Tu może nawet to jest za ciemne. Tu to powinno być najciemniej i to będzie najciemniej. Troszeczkę rozbielę i bo troszeczkę ten tutaj już tutaj zabrudziłem. I tam jest tylko taki niuans. Tam jest tylko głębszy i troszeczkę o pół tonu jaśniejszy ten, ale ta sama niebieskość. Czyli tutaj będzie w jednych miejscach będzie taki głębszy, a w drugich jaśniejszy. Tu będzie taki głębszy, tu, tam gdzieś jakieś będą te. To właśnie chciałem to zrobić jeszcze dzisiaj i będę... I to, a tu już będzie jaśniejszy, już tutaj bieli domieszałem do tego. I tu już będzie ten jaśniejszy, ten niebieski. I tu już będzie, to mówiłem, że to przy tym, przy spokojnym, tutaj też, tu gdzieś będą te, takim cieńszym na razie to zrobiłem. I te jaśniejsze będą też, te linie, dobra, no teraz znowu, miało być z gestu. I po prostu będą, żeby to nie było poszarpane. I tak, dobra, to jeszcze tutaj parę zrobię. Tu, jak mam ten kolor. Tu. I tu, gdzieś zgubię to. Tu będzie takie, nie wiem jak to, nie, trochę za daleko. Tu powinno być. Dobra, w każdym razie łapiecie o co chodzi. Ja będę po prostu jutro, nagrywam kolejny odcinek, już 810. To wam to, przygotuję się do tego i od tego zacznę. Ten rysunek poprawię. Dobra, jeszcze jedną rzecz i koniec. A wy tam już mówisz, że koniec. I jeszcze czekamy. A tutaj wiecie, później się robi odcinek godzina. I tak mnie już nikt nie ogląda, a ja tam... Także już wyłączacie po tym. A już nie mówię, mówię teraz o premierze, a już nie mówiąc o tym, że co się będzie działo, jak oglądacie już to po premierze, po prostu oglądacie. Wchodzicie na mój kanał. O, coś tam facet może umie. Coś potrafi. A może nie. I to ten kolor... Tego chciałem zrobić. Tym razem będzie to dodatkowo z tą sieną taki, a może nawet będzie lepszy niż to. I ta linia będzie taka, no jeszcze trochę tej sieny. Siena palona. Una paloma blanca. I tu, no teraz za ciepło. No ale dobra, niech będzie cieplej, ale w tych chłodach. I tę linię chcę, po prostu miałem to wyrównać, bo niektóre za szeroko, teraz są rozmazane, może nawet będzie lepiej, że... I to chcę tutaj jeszcze to, miałem tę linię brzegową to zrobić. Tutaj mi się nie podoba te kierunki, tutaj też może tak szerzej i troszeczkę miało być ciemniej. No i na koniec, jak już mam ten pędzel, to wezmę z tym... I po prostu to... tu będzie to najciemniejsze, o czym mówiłem. Przesunę w kadrze, nie. Dobrze, moi drodzy... Mam nadzieję, że coś tam wam... Ja się bawiłem przednio. Tu na pewno będzie trochę ciemniej. Trochę tego kontrastu. Tu jeszcze są babole takie, że gdzieś porozcierane. Ale bawcie się po prostu tym. Bawcie się, bo to jest po prostu najlepsza zabawa świata. Ci, którzy malują, którzy wiedzą, czym to pachnie, co to jest, to wiedzą, o czym mówię. Tu na pewno jakieś te będą... No dobra, bo już zaczynasz nudzić, a tu na pewno będą ciemniejsze. Tu jeszcze wyżej ten cień. To od razu jak mam ten... Skąd to wziąłem? To... tutaj to... To gdzieś tutaj będą też odbłyski tutaj. No, gdzieś tam na jakimś... Gdzieś jakaś falka może złapie tę sienę. Sienę paloną. No i dobra, i tutaj też będą. A tu powinienem jeszcze w tych drzewach wejść te światła, bo, które tutaj będą prześwitywały między tym i tu będzie po prostu jeszcze się działo. Aż zobaczycie, grozik padnie przy tym obrazie. Nie padnę. Dzisiaj efektem mojej pracy są wybrudzone spodnie, ręce, no tutaj też trochę. I moi drodzy, bardzo mi było miło, że byliście ze mną. Bawcie się tym.
Dobra, jeszcze spojrzę poza kadr i już się z wami żegnam. Zbyt to przyciemniłem i teraz troszeczkę pogubiłem. Tu w ogóle tych nie, ale tego jeszcze nie malowałem. Tu na pewno odbicia tych drzew z tej strony nie ruszyłem. Tu już trochę tych zieloności tu jeszcze powinno się pojawić. Także każdą plamę, która... nie martwcie się o to, że niektórych zieleni tu jeszcze nie widać w odbiciu. Niektórych rzeczy po prostu nie ma jeszcze, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że w przyszłym czy jutro, które nagram, to już będzie bliżej, finału i jutro to światło zrobię, które będzie tam, już określę to, żeby to też nie było tylko takie, to będzie takie, taka falka, tam będzie to światełko tak parowało. Bo to na razie fajny był impresjonizm, takie impresyjne te plamki tutaj, ale tam to się jeszcze będzie zabawa trwała. Także bawcie się malowaniem, bawcie się. Ja będę zawsze was motywował, dopingował do tego, zachęcał, zapalał po prostu. Jak w to wejdziesz, to nie masz odwrotu. No nie, i cię nic nie zniechęci, i nic. Czyli żadna krytyka, żadna, wiecie, fala hejtu, czy co, będziesz odporny na falę hejtu wśród bliskich, znajomych, tych, którzy będą podziwiać twoje prace, a ty będziesz wiedział, że po prostu za chwilę to tam wybuchnie taki wulkan koloru, że po prostu tam wszyscy padną. Dlatego tak się cieszę z tego, co robicie w kreatywnych. Zapraszam do kreatywnych, zapraszam do patronowania, bo chciałbym wam też pomagać od takiej, strony tej, bo wiecie, teraz to jeszcze na świecie jest tak, że wiesz, ale będzie w czasach, kiedy będzie gorzej. Wiadomo, że to żyj tą pasją, żyj tym, wiesz, życie masz tylko jedno. Jeżeli wracasz do malowania po latach, a takie piszecie mi, wiecie, jak to mobilizuje, jak to motywuje, że was zachęcam, że tam, wiesz, całą życie odkładałam to. Zawsze to mi gdzieś tam z tyłu głowy chodziło po głowie. Teraz chyba zieloną farbą się odwrócę. Po głowie to, że chcę malować, że chcę z tej pasji, że po prostu nawet jeszcze nie wiedziałem, że pasją, ale gdzieś tam mi dźwięczało, że spróbuj. Ale w końcu się odważyłem i po prostu i poszedłem w to. Dlatego bardzo was zachęcam, zapraszam do kreatywnych, do lajkowania, na premiery was zapraszam. Tam możemy tam porozmawiać. I będę z wami, bo nieraz, wiecie, mi też takie zniechęcenie przychodzi, że co to tam, ale ja nie patrzę na oglądalność, ja nie patrzę, ile tam ludzi subskrybuje, ile ten, ważne, fajnie, to takie, wiesz, próżność trochę tam połechca, nie, że tam, o, już ponad 13 tysięcy, no to, ale wiesz, to ja tam nie patrzę, każdy z nas jest unikatowy, każdy jest wyjątkowy, ale ja po prostu próbuję was zachęcać, bo wiem z doświadczenia, jakie to... bo ludzie patrzą też na to... dobra, jeszcze to powiem. Że ludzie patrzą na... właśnie ludzie oczekują efektów, nie? Jak zaczynasz malowanie, ty też takie masz podejście, nie? To oczekujesz efektu. W sensie oczekujesz efektu, że namaluję dobry obraz. Że to będzie widać, co namalowałem, po pierwsze. Będzie to malarsko dobre, będzie tam... będą, wiesz, zachwycali się, jakie piękne kolory używasz, jakie piękne tam światła, tam tu. No zależy tam od tematu, nie? Że ten temat będzie... Ale ty, nikt ci nie odbierze tej satysfakcji, twojej satysfakcji z tego. I ty nawet nieraz możesz się zniechęcić efektem, no bo to nie jest to, co ja bym chciał. Dlatego nie przejmuj się tym. Malowanie to jest droga, to jest krok po kroku, krok po kroku. Jak tytuł mojego kanału, malowanie krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. I każdy kolejny krok jest nowym wejściem w nowy świat, w tą dalszą drogę. Po prostu to jest droga. Dlatego, moi kochani, zapraszam na kolejny już 810 odcinek. Było bardzo miło, że byliście ze mną. Róbcie tam, wiecie... swoje wielkie dzieła malujcie i nie zważajcie, że to jeszcze nie są wielkie dzieła, bo ja wiem, że to będą wielkie dzieła, bo to wiesz, jak idziesz tą drogą, to dojdziesz. To będziesz coraz dalej będziecie... Ale satysfakcja... Słuchajcie, satysfakcja z malowania na każdym kroku jest ta podobna. Jak, wiesz, jak później cię będzie to cię będzie uskrzydlać jeszcze, to wiesz, to jak tak, mam do skrzydeł przywiązaną złotą rybę, nie? To ta ryba ci w końcu przetniesz ten, kurczę, ten sznur i cię uwolnisz się od tej, wiesz, od tych twoich, w twojej głowie wizji tego, że to może nie wyjść, że to nie wyjdzie, że to nie jest to, co jeszcze chcę.
twoich bliskich, twoich znajomych, twoich tych, którzy będą patrzyli na to, powiedzą ci, po co ty to robić? To ja bym też tak bym tak namalował. To każdy głupi tak mówi. To namaluj! Dlatego nie zważajcie na to, na krytykę, na to, że po prostu oddajcie się tej pasji, oddajcie się temu, co piękne w malowaniu, co w pięknym malarstwie. A wiecie, a później jak będziemy taką wielką grupą takich miłośników, pasjonatów, to my światu pokażemy, co to znaczy pasja w życiu i w sercu. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Było mi bardzo miło, że wytrwaliście do końca. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Trzymajcie się, moi kochani. I do zobaczenia. Cześć!